Siemanko, witajcie w kolejnym odcinku na moim kanale, moi drodzy. W tym momencie, jak to oglądacie, odbieramy nagrody za Mistrzostwa FUT na streamku po 21:00, także wbijajcie. Link do streamu oczywiście w opisie, no i też zapisy na obozy, na letnią edycję już się rozpoczęły, także jeżeli ktoś chce wbijać na obozy do nas, także też tam znajdziecie wszystko w opisie, no to startujemy, bo 20 paczek ze zmiennokształtnymi kartami. Oj, działo się, zostawiajcie łapki w górę, jeżeli chcecie więcej tego typu odcinków. Startujemy! Sponsorem kanału jest BetClick, legalny bookmacher ze specjalną ofertą i konkursami dla pełnoletnich widzów kanału. Link w opisie. Pierwsza paczka ze zmiennokształtnym zawodnikiem. No i zobaczmy. Piękne karty do trafienia, naprawdę. Ale czy będzie jakieś, bo Argentyna? Nie, może tutaj Portugalia. Brazylia? Okej. To jest ten jeden z zawodników, którzy nie są warci dużo, natomiast staty, styki Gueye są naprawdę okej. Pod kątem środkowego obrońcy naprawdę staty ma kosmiczne. Pod kątem tempa, obrony, fizyczności i jeszcze work rate'u, bo z tego co kojarzę, Gueye ma wysoki w obronie, no to ten zawodnik jak najbardziej jest okej do grania. Natomiast jego wartość na pewno nie jest jakaś mega wysoka poniekąd przez jego wzrost. Ale te główki też nie do końca się liczą w tej FIFA, więc... Więc wiecie, no i ten Gueye... 36 tysięcy. Okej, moi drodzy, lecimy z kolejną paczką zmiennokształtnym. No pierwsza, sami widzieliście jaka była, natomiast z drugiej, miejmy nadzieję, że coś ciekawego się tutaj nam pojawi. Szukamy jakiejś fajnej narodowości. Argentyna, Portugalia, Brazylia i wtedy zrobi się ciekawie i gorąco. A teraz... A teraz ja nie wiem jak to skomentować, ja po prostu nie wiem jak to skomentować, już tego pana przed chwilą bardzo dobrze poznaliśmy, jest to Gueye z Paris Saint-Germain. Lecimy, trzecia paczka ze zmiennokształtnym zawodnikiem, no i sprawdźmy co tym razem nam się trafi, bo jeżeli będzie to samo, ale no nie powinno być to samo. Portugalia! Co? Kto jest na El... Jezus Maria! Ricardo Pereira. Jakim cudem jest drugi Portugalczyk? Kto to wymyślił? Zapomniałem o nim. Nie wierzę. Ricardo Pereira. Jak ja już wyskoczyłem tutaj z fotela. Ricardo Pereira. Matko boska. No staty ma kosmos. Warty jest tyle, ile zrobienie SBC. No i ta karta, nie oszukujmy się, jest naprawdę niezła. Ta karta jest naprawdę niezła. Ricardo Pereira to jest zawodnik warty powyżej 200 tysięcy. Jeszcze na Elo, a w tym, z tym Elo ogólnie w FIFA jest problem. Jak ktoś nie ma przykładowo jakiegoś futmasowego Mendiego, no to ten Ricardo Pereira jak najbardziej wjedzie. Jeszcze ma high w defensywie, co jest bardzo też potrzebne tak naprawdę przy tych bocznych obrońcach. To jest taki plus. Dobra, czekamy na Brazylię. Lecimy. Kolejna, czwarta paczka zmiennokształtna. I co teraz tutaj wyleci? Zobaczmy, zobaczmy, zobaczmy. Bo w środku mamy walkout. Oczywiście może, też może nie być walkout, to jest Brazylia, to może być Luis. SPD! Czy to jest David Luis? David Luis! Warty milion końców! Matko boska! Ta karta jest chora przecież! Jezus Maria, co się dzieje tu? Ja pierdzielę! David Luis! Ale piękna historia! To jest karta absolutnie do końca FIFA. Nawet podczas TOTS-ów nie ma opcji, żeby ta karta nadal nie mogłaby być w pierwszym składzie. Karta do końca FIFA. David Luiz 91. Kosmiczne. Kosmiczne statystyki. Statystyki jego. Średnia, wysoka, jeszcze 1,89 m. 80 wszędzie, a właściwie blisko 90 każda statystyka. To jest totalny kocur. To jest totalny kocur. Uwaga! Paczka numer 5 z zmiennokształtnym zawodnikiem. No a w środku kto się nam ukaże? Jest walkout. Chociaż nie wiem ile kart nie ma. Portugalia. PS, PS. Jezus Mario. To, o Jezu, to Elo. To Elo będzie nas niszczyło. Ale Ricardo Pereira, no tego pana dobrze znamy. No statystyki kosmiczne, do totsów jak najbardziej. Karta grywalna. Nie ma co narzekać, nie ma co narzekać. Po prostu lecimy dalej z kolejną kartą Ricardo Pereira. Dobra, otwieramy, szósta paczka ze zmiennokształtnym, no i zobaczmy, kto tym razem, gdzie teraz powędrujemy. Jest walkout, okej, to jest naprawdę świetna wiadomość. Anglia? A, to będzie Trent Alexander-Arnold, okej. No to jest karta warta około 200 tysięcy końców.
Już wiem jedno, że Damian pogrywał sobie tym Trentem i chwalił go. Nie miał nic mu do zarzucenia, więc ten Alexander-Arnold na śpeku, okej. Natomiast no, w tym składzie, który tutaj jest, to raczej będzie i tak rezerwowy, prawdopodobnie. No chyba, że zasłuży na miejsce w pierwszym składzie. Natomiast tutaj Trencik też tak można pokombinować, że Trenta się daje w sumie na PO w trakcie meczu czy coś takiego. Jakaś tam wymiana pozycji, ale obowiązkowo trzeba coś mu dać, żeby miał te 3 plus na tempie, czy jakiś cień, czy coś tego typu. Wyłączyłem monitor, wyłączam w tym momencie podgląd i widzę tylko i wyłącznie czat. No i leci pierwsza paka w ciemno, paczka numer 7. Miejmy nadzieję, że to będzie paczka szczęśliwa. No ale zobaczymy, no może w końcu ten Atal, bo wszyscy ten Atal, ale czy ten Atal wpadnie? Zobaczymy. Okej. Jestem ciekawy, co tym razem nam tutaj wydropi. Może jakiś Benek, Benjeder. Każda Francja jest dobra w sumie z tych paczek, więc czemu by nie? Tutaj widzę na razie, że Francja, ale chyba jest za dużo XD i jest też Ronaldo. Okej, to jest chyba Holandia, a jeżeli to jest Holandia, to może być ten obrońca Hatebor. On jest okej, on jest naprawdę w porządku ten Hatebor, jeżeli to jest faktycznie Hatebor. Jeżeli to jest Hatebor, to naprawdę nie ma co narzekać, bo obrońca się nadaje. Tak jest, to jest ten Hatebor, 86 overall. Kompletnie nie ma się do czego przyczepić. Jestem ciekawy wartości tego Hatebora, prawdę mówiąc, ale wydaje mi się, że też nie jest to boczny obrońca, który ma high w obronie. Czyli on, ten Hans Hatebor nie będzie nam uciekał, to jest też dosyć istotne. No fajne statystyki ma, też jest dosyć wysoki, dużo tempa, obrona, fizyczność, okej. Jeszcze dać mu cień i obrońca doskonały. A wartość Hatebora 150 tysięcy, 140, 150, czyli no trochę mniej niż to wyzwanie kosztuje, bo aktualnie w okolicach 200 tysięcy. Ale nie ma tragedii. Dobra, leci kolejna paczka z zmiennokształtnym. Paczka bodajże numer 8. Jak dobrze liczę, no i zobaczmy, co będzie w tej ósmej paczce. Jest walkoutik i to będzie Holender, tylko nie Hatebor! Nie, już tego pana mamy, już go nie chcemy go, idź od nas! To jest właśnie hejt na Bora, hejtbor, Hatebor. Holandia 86, no co tu dużo mówić, no już w tym momencie to jest karta, niestety, ale bez historii, bo już trafiliśmy, wszystko o nim powiedzieliśmy, jedziemy dalej. Leci, moi drodzy, paczka numer 9 ze zmiennokształtnym zawodnikiem. No i zobaczmy, kto tym razem. No, ta flaga Francji na 10 paczek to by się przydała. I uwaga, Francy. Nie. Tego pana nie chcemy. Idź stąd. A kysz. Niestety, Gueye. No i teraz robimy zmiennokształtnego na naszym koncie Legendary Angels. No i to jest konto, na którym naprawdę jest kilka kart, które zrobiłoby różnicę, a tak naprawdę znaczna większość oprócz tych 5 takich, co są średnio wartościowe. Ale czy to nastąpi? Przekonamy się. No i lecimy, 10 paczka na naszym koncie RTG Legendary Angels. Czy ktoś dobry wzmocni nasz zespół? Oby tak się stało, dzieje się to. No nie było tej flagi Francji, błagam. Jest walkout, Francja. Okej, Polską Dogbię. Jejka. I dobrze i źle. Bo teraz do naszej koncepcji on za bardzo nie pasuje. Kondogbia 87. Status kosmosu, oczywiście na obronę jak najbardziej okej. Warty 100 tysięcy. Lecimy z kolejną paczuszką ze zmiennokształtnym. No i zobaczmy, kto tym razem tutaj dołączy. W tym składzie jest absolutny kosmos i absolutne szczęście. Co to paczek, to jest chyba najbardziej szczęśliwe konto, jakie widziałem, nie ma. Ale to może być Vinicius. Doczekaliśmy się. Już miałem taką nadzieję, że go nie trafimy. Ale trafiamy najgorszego możliwego. Paradoksalnie statystyki ma fajne, ale wartość 25 tysięcy. Coś takiego, Nandes. Ach, szkoda. A no 30 tysięcy może. Nandes. Ciekawe, jakie ma workrate'y, ale workrate'y high, naprawdę, jeżeli ktoś by miał ligę włoską, no ten zawodnik jest kosmos, jest super, fajny jest. Lecimy, kolejna paczka ze zmiennokształtnym i zobaczmy, co się tutaj dzieje, co się tutaj święci.
Tylko raz nie było walkoutu. Okej, okay, tutaj jest walkout. Okej, okay, tego pana już znamy. Tego pana znamy. Kondogbia ją nazywamy. 87. Tutaj jest w sumie zwykły waran, ale prawdę mówiąc, ja wolałbym grać zwykłym chyba waranem niż Kondogbią. Kolejna paka ze zmiennokształtnym. No i zobaczmy. Zobaczmy. Co tym razem? Przede wszystkim, żeby był walkout. I jest walkaucik. Dobra narodowość, Brazylia. Luis, David Luis to nie będzie, jest Pepe. Okej, okay. To jest Lukas. Na Lukasa na pewno nie ma co narzekać. Karta wyśmienita, fajne statystyki ma. Natomiast mogło być oczywiście lepiej. No w tym składzie ciężko go będzie wsadzić, bardziej będzie zmiennikiem u pana Priketa. Okej, okay, moi drodzy, kolejna paczka ze zmiennokształtnym. No i zobaczmy, czy tym razem zagości tutaj jakiś kozaczek. Halo, halo, halo. Nie, Nandes, chyba że Brazylia. Nie, Kainz, o Jezu. Bo gdyby jeszcze ten, gdyby była Brazylia, byłaby szansa na Winicjusza. Ale niestety Winicjusz nie tym razem. I kolejna paczka zmiennokształtnym zawodnikiem. Zobaczymy, czym tym razem szczęście się do nas uśmiechnie i jaka narodowość to będzie. Nie ma Brazylia, błagam. Nie, Kainz, okej. Okay. Staty spoko, jeżeli się grało Bundesligą. Natomiast Nie o takie karty walczyłem. Dobra, moi drodzy, kolejna paczka ze zmiennokształtnym. I co tym razem? Poprzednia nie była najlepsza, ale teraz, żeby był walkout. O Jezus, Brazylia chociaż. Nie, Inandes. Ależ teraz jest najgorsza passa. Najgorsza passa z możliwych. Ok, moi drodzy, no i nastał ten moment, kiedy u nas na głównym koncie Rayo Esports robimy zmiennokształtnego. Wszystkie karty są niewymienne i wszystkie karty są takie, którymi nie gramy. Choć jest wiele fajnych nazwisk. Sané, Werner, Cavani, Kroos, Madison czy Grealish, ale to wszystko jest niewymienne. No i mam nadzieję, że ta paczka odmieni losy Rayo Esports. Że będzie jakaś karta, która naprawdę może wjechać do składu, ale to będzie ciężkie wyzwanie. Także, moi drodzy, kolejna paczka zmiennokształtnym zawodnikiem. Szukamy Brazylii, Portugalii, Argentyny, ewentualnie Francji. Te cztery karty są poszukiwane. Jest walkout. Jest Brazylia. David Luiz, CDM, Pepe. Okej, okay, to będzie Lukas. Okej, okay. Kapitalny zmiennik do pierwszego składu u nas do Rayo Esports nie wejdzie, ale karta na zmianę. Perfekto, perfekto. Lukas warty w okolicach 250-300 tysięcy statystyki kosmos. Jeszcze mu tutaj coś dołożymy i będzie jak ta lala, zwinność 9-9, równowaga 9-8. Łopierunie. Ta karta jest chora. No i około 300 tysięcy nawet Lucasinho. Dobra, moi drodzy, kolejna paczka ze zmiennokształtnym zawodnikiem. No i zobaczmy, kto teraz dołączy. Uwaga, uwaga. Jest walkout, to najważniejsze. Okej, okay, to będzie Atal. O, panie, Atal. Karta warta w okolicach 400 tysięcy końców. I można śmiało powiedzieć, ta karta jest chora. Atal, 86. No tutaj też mógł być oczywiście Mares, ale chyba Atal to jest ciekawsza karta. Wydaje mi się na tym etapie gry. 5 gwiazdek słabszej nogi, 4 gwiazdki sztuczek. Naprawdę wygląda kozacko. Zwinności, wszystko też tutaj gra. A Atal kosztuje 500 000, a nie 400 tysięcy. Ponad 500 000 Atal. Nice. Kolejna paczka ze zmiennokształtnym. No i czy tu będzie piękna historia? Jest walkout, czyli nie będzie Nandesa. I to będzie Kondogbia, to będzie Kondogbia. No w tym składzie nie pasuje, nie pasuje. Tutaj jest za mocny skład na Kondogbie. No ale Kondogbia 87 jako jakiś tam super rezerwowy albo do robienia swapów co najwyżej. Kolejna paczka ze zmiennokształtnym wjeżdża na rejony, a w środku jest walkaucik. Szwajcaria? Mbabu! Karta warta 500 000! Nice! Co za traf! I grałem tą kartą, powiem wam. Polecam każdemu. Niesamowity grajek. Naprawdę Mbabu robi różnicę. I statystyki ma kosmiczne. Jeszcze wysoka w obronie. Naprawdę na śpedeku
On czyni cuda, on czyni cuda. No i warta karta 400 tysięcy. Troszkę spadła cena, ale naprawdę jest kozakiem. Nice. Okej, moi drodzy, jak widzieliście, i było boom, no i były też paczki, które no, nadawały się co najmniej na Quixel. Także trzeba mieć ogromne szczęście, żeby się to tutaj zwróciło, ale myślę, że też to dało wam odpowiedź, czy warto to robić. Wbijajcie teraz na live'ika, link do live'a w opisie, odbieramy nagrody za mistrzostwa FUT. No i będzie się działo. Trzymajcie się, no i miłego wieczoru. Na razie.